Siemanowicz, z tej raz i witam was w kolejnym odcinku Zagramy w projekt I'm Going In. I więc tak, kolejna misja dostawa. No i nie będę ukrywać, gram w tą misję już trzeci raz. Musiałem sobie ją troszeczkę przypomnieć, za bardzo jej nie pamiętałem, tylko przypominam sobie pierwszą część, reszta to już będzie typowe, prawdopodobnie na ślepo. Tak więc zaczynamy. Are you okay? Yeah. It's bloody cold, Daniel. I know. I've got a fix on both you and the map computer. The distress beacon has kicked in. You're in a forward base of a rapid reaction force. That means... Mechanized infantry. Supporting armor. Integrated aerial support. I haven't forgotten that much. Sorry. Look, the truck is close to the infantry barracks. The map computer is broadcasting from a workshop in a repair yard that is 1 kilometer away. Here are your orders. Get out of there, David, and find the repair yard. Get yourself to the workshop and retrieve the map computer. I've already sourced the evac. Move it, soldier. Okej, okay. I w tej misji występuje taki mały, nieprzyjemny efekt mega w kurwu. I dlaczego ta gra nie ma... Save'ów, to ja nie rozumiem tego. Okej. Okay. Dwóch ściągniętych. I teraz tak. Tu jest kolejny. I kolejny. I teraz tak. Tutaj nie pamiętam rozstawienia tych i niszczenia tych kamer. Więc tak. Oblokajmy teraz ten teren. Więc tak. Ta. Ta. I ta. W takiej kolejności chyba. Jak na razie nikt mi nie wyskoczył. Cudownie. Więc tak, może zabierzemy tego kołacha, bo mi się bardzo przydał. Okej. Okay. I więc tak. No, chciałbym zamknąć bramę. Come on. Tutaj jest... W każdym może, no nie w każdym, na pewno w środkowym baraku jest dwóch żołnierzy. A w ostatnim magazynie jest kilka granatów. Nie wiem, czy się opłaca iść. Ja po to nie idę. I więc tak, ja najpierw otworzę sobie tutaj bramę. O, właśnie tak. I wyłączę kamerę ochrony, bo jeszcze jedna znajduje się w tej bazie. Tego nienawidzę. Okej. I módlmy się o to, żeby nie włączył nikt alarmu. Będzie niewesoło. Okej, pierwszy tutaj wyleciał. Dobra, trochę życie mi zabrał, ale to nie szkodzi. Problemów z tym nie będzie. Dobra. Kolejny ściągnięty. Jak mnie to cieszy. I teraz będziemy wariować ze spasem. W sumie ta broń wymiata. No i co? Mogę wam powiedzieć tyle, że pamiętam pierwszy etap gry, a to są 3 etapy w tej misji. Więc spodziewajcie się na dość długi materiał z tej gry. Okej. Nie, nie, nie. Ja poproszę tutaj, żebym nie ginął. Z reguły udało mi się tutaj zachować praktycznie całe życie. Tym razem coś mi nie wypaliło, no ale... Spoko, zobaczymy, może uda mi się coś z tym fantem zrobić. Okej, ja tu poproszę sobie... otworzenie tamtej bramy. I teraz tak. Prawdopodobnie chyba nie zginę. Nie chcę mi się zjeżdżać do poziomu piwniczego, bo tam praktycznie nic nie ma. W sumie tam tylko jest jeden żołnierz z pasem 12. Ja tego nie potrzebuję. O, gdzie ja idę? No come on, nie, wchodźmy tutaj.
I więc tak, najpierw wyjdziemy z tej bazy i będzie jeszcze jedna wieżyczka strażnicza do załatwienia. Ja się napiję, wasze zdrowie ludziska. Okej. I udajemy się w pierwszej kolejności do tamtej wieżyczki. Jeśli wszystko pójdzie dobrze z planem i sprzątnę jeszcze jednego gościa, powinien mieć 32 pociski do Draganowa. Zobaczmy. Ile mam na razie pocisków? Okej, na razie 3. Teraz tak, tam koleś jeden siedzi na pewno. Tam gdzieś w tej okolicy jest wieżyczka. To dopiero jak wyjdziemy na wyższe tereny. O, właśnie. Dobra, piękny, czysty strzał. To szkoda, że ówczesne możliwości nie pozwalały jakoś na balistykę, ale to troszeczkę usprawniło grę. Przy okazji był lekkie zdenerwowanie. I więc tak, jeśli ludziska włączy wam się tutaj alarm w tej bazie, to wiecie, że jesteście na pozycji straconej. Musicie tak długo tutaj wojować, aż go nie wyłączycie. I kolejna sprawa jest, że do was wyjeżdża, tak jak teraz do mnie, czołg na powitanie. Tak więc lepiej szerokim łukiem omijać tą bazę. Okej, lecimy teraz do drugiej i do trzeciej wieżyczki i pobawimy się w snajpera z trochę innej perspektywy. Ten czołg, mam nadzieję, że będzie sobie tutaj jeździł cały czas w kółko i nie cofnie się do właściwej jego bazy. Okej, w sumie mogę zrobić sobie reloading. I mam jeden pełen magazynek plus 2 w zapasie i już będę miał 22. 32 pociski, no super. Zobaczmy sobie, jak czołg wygląda. To się nazywa. Już nawet te 34 miał chyba już skośne boki, żeby lepiej odbijało pociski. Te 34, dobrze powiedziałem? Teraz się ludzisko nad tym zastanawiam. No wiecie, ten co był serial Cztery pancerni i pies. Wiesz, że chyba ktoś wie, o jaki czołg mi chodzi. Te 34 albo te 44, teraz nie pamiętam za bardzo. No ale okej. Mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie. Okej, aha, i tam jest trzeci nasz punkt docelowy, a to dopiero później. Radar dla lotnictwa. I teraz tak, drugiej części jako tako już nie przechodziłem tej misji. No i więc co tylko pamiętam z pamięci, to jak się włączymy, wyjedzie z czołg z tej budy, tam jest nasz sprzęt. A nie wiem, czy teraz w jednym baraku wiem, że tu możemy znaleźć apteczkę, co będzie bardzo przydatne jak dla mnie. Nie pamiętam tu rozstawienia kamer. Ale okej, spróbujmy dać jakąś radę. Tego gościa mogę chyba sobie ściągnąć ze spokojem. Okej, i teraz tak. Tu się gdzieś kręcił jeszcze jeden. O, właśnie, i to by było na tyle, co tu mogę ich ściągnąć. Więc tak, tu jest apteczka, o ile dobrze mi pamięć nie zawodzi. Tu jest jeden gościu. Albo tu jest apteczka, teraz nie pamiętam. Tu jest jedna kamera i druga jest tutaj na pewno. I tu jest problem, żeby się tam dostać z uwagi na kamery. Okej, jeśli nie włączę alarmu, to tutaj nie powinno wyskoczyć dwóch gości i jedyna wieżyczce.
Okej, dobra, teraz ze spokojem możemy się chyba udać do tej bazy. Zobaczmy się na cele misji. Okej, no nie będzie to wesoła ta misja. Dosyć sporo jest tych celi. Ale okej, jak już zacząłem i w miarę jakoś ciągnę, to może się udać. Okej, tu już nikogo nie ma. Zobaczmy, gdzie ten czołg jeszcze tutaj wariuje. Okej, dobra. Miejmy nadzieję, że tutaj nie przyjedzie. A, tutaj jest kamera, na narożniku zamontowana. Okej, przysposobujemy się ze spokojem na drugą stronę. Miejmy nadzieję, że czołg nie będzie wariować. Cudownie. I spróbujemy ich troszeczkę na dystans pościągać. Uśmiech. I teraz tak, jak to są kamery? Jedna wiem, że to jest na budynku, druga jest na generatorze. No jest to nie za wesoła informacja dla mnie, bo jedna drugą ubezpiecza. Ta z kolei ubezpiecza tamtego gościa w środku. Więc może mi się uda to załatwić. Okej, żadnej tutaj chyba nie było kamery. O, jeden koleżka tutaj sobie siedział. Dobra, czołg nie jedzie, to mnie cieszy. Okej, gdzie teraz może być ta apteczka? Mi się bardzo przydała, jakbym tu wkroczył do tej bazy już na ostro. Okej, w piwnicy magazynu amunicji. A gdzie jest magazyn amunicji? Chyba tam to po lewej. Cześć kolego. Masz kumpli? Dobrze, że jednak nie. Okej, jednak jest w magazynie ta apteczka. Teraz tak, jak to wykminić, żeby te kamery się nie ubezpieczały? Let's come on, jest jak Dragonowa. I cholercia. No nie wiem, bo wiem, że jak ściągałem jedną kamerę, to był problem ostry z drugą lub jakimś kolesiem. No to nie ma prawa patrzeć na tamtą. Nie chcę ryzykować. Okej, tam wiem, że jest centrum komputerowe. Można się tam dostać? Nie za bardzo. Okej, zobacz, może uda się jakoś to ominąć i wyłączyć ten szajs. No, come on. No szybciej, proszę. O, udało się, cudownie. A tak.
Dziękuję wam. No, na 2 minuty, cudo. Spokojnie, mi wystarczy czasu. Zresztą, co tu mamy w ogóle? A, dobra, to są czołgi. Okej. Więc tak, to lepiej nie podchodzić tam też, nie? Bo to są czołgi, tam są czołgi. Ale ze spokojem już mogę sobie tutaj podejść. Nic mi chyba złego nie spotka. Dobra, tu jest wejście do tej hali. No come on, co jest? Chciałbym otworzyć te drzwi. What the fuck? Ja nie uczę, że mam włączyć jeszcze generator. Okej, okay, ale... Jak wszystko jest robione na masę, to... budynek musi mieć swoje wejście i wyjście. Okej, okay, tu będzie na pewno jeden. Co, nie ma? Super, cudownie, w końcu jakiś postęp. Okej, okay, tu mamy co? Nasz komputerek. Lawy 2, o, cudownie. Dobra, mamy tą latarnię, czy jak to się tam nazywa, ale ja sobie skorzystam z okazji i... wstrzykniemy sobie małe co nieco. Tak, tak, mamy kontakt. No jaką zorganizować niespodziankę, jestem ciekawy. Okej, okay, dobra. Mapa. Zajebiście jasna. I teraz tak. Tutaj jest... wyrzutnia SAM. No zobaczmy, jak z celami to wygląda. O, come on. Super, żebym teraz coś widział. Dobra, to są cele. Dobra. Chcę mapę. Tak, teraz musimy dać się do 4. punktu i później do radaru i tu jest strefa ewakuacji, okej. Okay. Pełna apteczka, to znaczy pełne zdrowie. Poza chyba tam 2 czy 3 kreskami. No i spadamy stąd, bo to nie ma żadnej przyszłości. Dobra, jeden jest na wieżyczce i obserwuje wyjście, no okej. Okay. Strzelmy mu fotkę przez celownik, jest dragonowa. Cześć! Jak się masz? Dobra, alarmu nie było, bo w pierwszej kolejności by to 2 wyleciało na dzień dobry. Dobra, i spadamy do tego... jak to się nazywa? SAM. Wrzutnia rakietowa. Ciekawe, jaki jest właściwy skrót. Okej, okay, tu kałach leżał, ale już go nie potrzebowałem. I więc tak. Z początku muszę wam powiedzieć, miałem tą małą historię. Jak już doszłem do tej bazy i przeszedłem ją bez problemu, czy tam z mniejszymi problemami, miałem zacząć do tego właśnie samu i miałem angielską wersję, ta jest spolszczona.
I nie wiedziałem, czy to czołg, czy to mnie zaatakuje, czy nie. No i chyba sterczałem jak Symba przez pół godziny i zastanawiałem się podejść, czy nie. No ale tragedii to nie robi. O, tu też było inne wejście do tej bazy. Od zaplecza. Można było zejść dywersję, a ten cały czas się tam odradza. No cudownie, ilu tam siedzi w tej wieżyczce. Okej, okay, jest i nasz cel. Wyrzutnia samobieżna. Inaczej zwana pilotem. No come on, szybciej byś mógł iść. Dystans 15 metrów. Okej, okay, teraz? O, 70. Okej, okay. I już jesteśmy na miejscu, tylko wystarczy podłożyć ładunek. Fachowo, tak. No, fajne naprowadzenie. Dobra, uciekamy, uciekamy. Skąd, mamusiu, skąd? Dobra, spadam stąd. Nie chcę zginąć. Aha, wy sami sobie przybyliście, dobra. Ja się was stąd nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Dobra, tam jakaś rozmowa u góry, no bardzo nie, za bardzo nie jestem na niej skupiony. Aaaa, pudło. Jakie lubię takie akcje, gdy trzeba w ostatniej chwili strzelić. No za ciekawa kultura, żołnierze wybiegli zamknięci za sobą bramę. Aha, dobra. Mamy włączyć radar i radio. No dobra. Ale ja poproszę z pasa. I obojdę na wszelki wypadek te baraki. O, żeby teraz zginąć, to by było gafa, jak nie wiem. Dobra, poproszę kałacha. Przeważnie ktoś się na górze kręci, tak? Bo jednak nie tym razem. Coś tu jest? Jeszcze to pogrzebanie, jakiś pulpit sterowniczy? Nie, muszę tylko po prostu to wyłączyć. Dobra, i spadamy stąd. Do punktu ewakuacji. Najlepiej jak najszybciej. Okej, okay. Punkt ewakuacji zaznaczony. Tu ktoś tam siedzi. No, come on, z tym wybieraniem broni to jest normalnie katorga. Nie, śmigłowiec za mną czeka. No super, już i tak szybko doleciał, to jestem zachwycony. Czemu mi frapsy na taki grzesz spadają pana przez tą giełkę. Okej, okay, dobra. Podchodzimy sobie do helikoptera i spadamy stąd. Okej, okay, i tak więc ludziska misja dostawa zakończona z moimi problemami, ale zakończona. Tak więc, co mogę powiedzieć? Komentujcie, oceniajcie. I trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!